Drodzy Państwo, długo czekaliśmy, ale doczekaliśmy się. Przed nami dzisiaj spotkanie, które otwiera zmagania w tej grupie UEFA Champions League. Już za moment Borussia Dortmund zmierzy się z AS Monaco. Serdecznie witamy Państwa w ten deszczowy wieczór. Pogoda jest taka, jaka jest, ale grać trzeba. Za chwilę pierwszy gwizdek. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a towarzyszy mi na stanowisku komentatorskim Jacek Laskowski. Dziś wieczorem będziemy mieli okazję oglądać spotkanie fazy grupowej rozgrywek UEFA Champions League. Borussia Dortmund zmierzy się z AS Monaco. I przed nami pierwsza kolejka fazy grupowej UEFA Champions League. Wielką grę czas rozpocząć. Emocji na pewno nie zabraknie, bo na tym poziomie nie ma już słabych drużyn. Borussia Dortmund nie jest może zwykle stawiana w roli faworytów do końcowego triumfu w UEFA Champions League, ale to drużyna takiej klasy, że nie wyobrażam sobie, żeby nie wyszła z grupy. No różnie to w ostatnich latach wyglądało. Nie zawsze zdarzały się cztery bramki strzelone Realowi, ale zawsze była wola walki i dobre widowiska. I tego przede wszystkim oczekujemy od piłkarzy w czarno-żółtych barwach, także w tej edycji pucharu. Solidny niemiecki futbol z nutą szaleństwa zawodników z importu. To jest to, co już od lat cechuje Borussię. A jak im pójdzie w tym sezonie, zobaczymy już dziś. W 2003 roku AS Monaco relegowano do drugiej ligi, choć zespół na boisku wywalczył drugie miejsce w lidze. Drużyna wróciła do najwyższej klasy rozgrywkowej, ale po paru latach znów trafiła na jej zaplecze. Niedługo potem pojawiła się szansa na wyjście z dołka. Rosyjski sponsor przeznaczył 160 milionów euro na transfery, odbudowując w ten sposób jakość sportową. Od tego czasu Monaco ma znów liczącą się we Francji i w Europie drużynę. No i rozpoczynamy pierwszy mecz fazy grupowej UEFA Champions League. Manuel Akanji. Teraz Sancho. Sancho. Emre Can. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Ładnie przechwycił piłkę. Szansa na objęcie prowadzenia. Ale świetnie teraz zablokował. I znowu dobrze ustawiony obrońca blokuje strzał. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Marco Reus. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Dachut! Ach! Ależ to by było magiczne trafienie! Tak niewiele zabrakło. Niekonwencjonalna próba, ale gdyby piłka wpadła do siatki, to powtórki tego gola oglądalibyśmy w nieskończoność. Sancho. Jest okazja! Sparował piłkę na bok. Sancho. Dachut! No, dobrze przeczytał to obrońca. No, skutecznie utrudniają rozegranie. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Ciekawe, w jakiej dyspozycji są gwiazdy obu zespołów. Jeśli w dobrej, może nas czekać wiele emocji. Spodziewam się Haaland i będziemy mieli rzut rożny. Kibice czują pismo nosem. To może być właśnie ten moment, dlatego doping się wzmaga. Przesuwa się w stronę bramki. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu.
Gol! Pada pierwsza bramka w tym spotkaniu. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy, zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Folland. Znakomity zwód, pewnie mija obrońcę. Brawo, ładnie odebrał. Nieudane podanie Royce'a i strata. Ładnie, nad obrońcami. Zobaczymy, co teraz zrobi. Teraz Ben Yedder. Miał świetny pomysł, lob do wychodzącego kolegi. Dachut! Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. To może być wyrównanie? Z respektem podchodzą. Niesamowicie to zrobił, spójrzmy! Gol dla Borussii. No i mamy remis. Wszystko zaczęło się od genialnego rozklepania obrony przez Marco Royce'a. Sprytnie, zlub obrońcy po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Ben Yedder. Gołowin. Wciąż mamy remis, choć mocno naciskają rywali. Strzela! Dobrze zablokował. Mogą teraz skarcić rywali. No jeśli nie wrócą na czas, może to się skończyć golem. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Cóż, statystyki nie kłamią. Grają naprawdę dobrze, dominują na boisku, stwarzają dużo okazji, ale na razie mocno szwankuje skuteczność. Powinni odjechać rywalom, a nadal mamy remis. No, błąd, strata. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. To musi być bramka. Nie ma gola. Obrona. Naprawdę wielki kunszt bramkarski. Chyba wszyscy widzieli tę piłkę w siatce. To była doskonała okazja. Bardzo źle podszedł pod piłkę. Źle ułożył głowę, bo do bramki zabrakło dość sporo. Od razu było widać, że nie złożył się poprawnie do tego strzału. Haaland. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Uporał się z obrońcą. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Wybijają na rzut rożny. Będziemy mieli stały fragment gry. Wybija tę piłkę daleko, jak najdalej od własnej bramki.
Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Nie dawali rywalom spokoju, aż wreszcie udało im się przejąć piłkę w środku boiska. Ma teraz szansę? No nie, co to było? No? Próbował uderzyć technicznie, ale najwyraźniej z techniką u niego jest w tej chwili nie najlepiej. Była doskonała sytuacja, a teraz jest ogromny zawód kibiców. Do przerwy 1-1. Sędzia gwiżdże i zaczynamy drugą połowę meczu pierwszej kolejki fazy grupowej UEFA Champions League. Rozpoczną od rzutu wolnego. Ależ go wypatrzył. Ważna interwencja, gdyby tego nie przeciął, byłoby... Folland! Gol! Bramka, która daje im prowadzenie i tak potrzebny oddech! Teraz to rywale muszą martwić się o wynik i zaatakować, a to prosta droga do tego, by się odsłonić i zostać boleśnie skarconym. Ewidentnie pomógł im w zdobyciu tego gola bramkarz przeciwników. No gdyby nie pozbył się tej piłki, gdyby nie oddał jej tak praktycznie za darmo, do niczego by nie doszło. No ale cóż, zdarza się, muszą się z tego otrząsnąć i grać swoje. Dwa do jednego to nie jest duża przewaga. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Sancho. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. I będziemy mieli wrzut z autu. A więc mamy zmianę. Folland. Stracili piłkę. Za linię obrony bardzo sprytnie. Mieli szansę, ale jednak nic z tego nie wyszło. Ach, teraz znakomity przechwyt. Aj, teraz strata. Szansa, może coś z tego będzie. Dobrze pomyślane podanie górą. Niewiele brakowało. Oj tak, czysto uderzył z powietrza. To by była piękna bramka. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Gracze Borussii tracą piłkę. Ben Yedder. No piłkę odebrał i stracił. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Mahmoud Dahoud. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Próbują rozegrać po skrzydle. Ma czas, żeby dośrodkować. Centruje na dalszy słupek. Nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. Dahoud. Dobre podanie, minęło linię obrony. Był faul i rzut wolny. Borussia oddała piłkę rywalom.
Zamiast dośrodkowania wyszedł taki trochę strzał na bramkę. Gracze Borussii tracą piłkę. Holland. Fabregas. To musi być gol. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Wspaniałe umiejętności tego zawodnika, przepiękny strzał. To uderzenie wcale nie należało do najłatwiejszych. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Jest 3-1, ale to nie jest jeszcze gwarancja wygranej. Jacku, trzeba powiedzieć szczerze, że nie mają w tym meczu zbyt wielu atutów. Rywale okazali się o klasę lepsi. Kompletnie nieudany mecz Borussii, aż zawodnicy w czarno-żółtych barwach sami nie mogą w to uwierzyć. Ten zespół na pewno stać na więcej. Wielokrotnie dawali tego dowód. Dziś coś jednak poszło nie tak. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Ale jednak nic z tego nie wyszło. Strzela! Czy będzie bramka kontaktowa? Udało im się wyjaśnić sytuację. Było groźnie. Dobra interwencja. Mogą ich teraz skontrować. I teraz jest przed nim szansa. Nie zepsuj tego! Bardzo ważna interwencja obrony. Do końca meczu 9 minut. Piłka trafia do przeciwników. Ruszył do przodu całkiem udanie. Holland. Jest okazja. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuje. Sancho. Dobrze rozwija się ta akcja. Haaland. Bramka kontaktowa! Zostało jeszcze tylko kilka minut, ale jeśli nadal będą tak atakować, to kto wie, czy nie uda się wyrównać, a może coś więcej. Trzeba tylko jeszcze trochę przyspieszyć. Trener też to pokazuje. Łatwo nie będzie. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. Będzie zmiana. No, będzie się działo. Jest 3-2. Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Za linię obrony bardzo sprytnie. No, udało mu się uwolnić spod opieki. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Holland. Piłką Ben Yedder. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Ma teraz miejsce na skrzydle. Borussia się nie poddaje, to jest bramka! Mecz już się właściwie kończy, a oni wyrównują niebywałe! Obejrzyjmy raz jeszcze tę świetną akcję. Zaczęło się od udanego dośrodkowania, potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęciach.
Pierwszy mecz fazy grupowej UEFA Champions League za nimi. Wywalczyli tylko punkt. Na pewno Borussia liczyła na więcej. Oczywiście mogą czuć niedosyt, ale przed nimi jeszcze 5 kolejek, w których jest do zdobycia mnóstwo punktów. Wracając do dzisiejszego meczu, wiele się dzisiaj działo na boisku. Drużyny sobie nie odpuszczały, więc podział punktów jest raczej sprawiedliwy. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Dachut! Ach! Przesuwa się w stronę bramki. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Gol! Z respektem podchodzą do... Niesamowicie to zrobił! Spójrzmy! Gol! Patrzył. Ważna interwencja, gdyby tego nie przeciął, byłoby... Folland! Gol! Bramka! Folland! Fabregas! To musi być gol! Yeah! Mija... Haaland! Bramka kontaktowa! Borussia się nie poddaje, to już jest bramka, mecz już się właściwie kończy, a oni wyrównują niebywałe.